Nazywam się Paulina Budek, jestem drugą stylistką ze od stylu. A dzisiaj, dzisiaj zapraszam Cię na mój debiut na YouTubie. Porozmawiamy sobie o butach na płaskim obcasie, w stylizacjach do pracy oraz na troszkę większe wyjścia. Zapraszam. Muzyka Temat filmu to jesienne zestawienia z mokasynami z loafer'sami, z balerinami, właśnie do pracy albo na takie większe wyjścia, typu wyjście do teatru, wyjście na randkę, jakieś eventy biznesowe takie firmowe, ale nie takie bardzo bardzo eleganckie. Także to jest główny nasz temat dzisiejszy i podzieliłam sobie ten film jakby na dwie części, na część pierwszą o mokasynach i część drugą o balerinach. Nie przedłużając, zapraszam Was. Chciałabym tylko jeszcze Wam powiedzieć, że te filmy bardziej mają taką formę inspiracyjną. Jeżeli chodzi o mokasyny, to zapraszam Was serdecznie do filmu Oli, który już nagrała jakiś czas temu o tym właśnie, jak dobierać mokasyny do swojej sylwetki. A resztę, no to tutaj już, tutaj już w dalszej części. Uważam, że mokasyny i loafersy to są idealne buty na jesień, na taką przejściową pogodę, jaką mamy teraz za oknem. Kiedy jest zimno, za zimno na klapki, kiedy jest jeszcze za ciepło na botki, kiedy czasami pada deszcz, kiedy jest rano tak dosyć rzeźko, i właśnie mokasyny, loafersy to jest sprawa idealna. I teraz tak, dla w wersja, oczywiście ze skarpetą, i to teraz mocno wraca w trendach, ta skarpeta albo po prostu z gołą stopą lub ze stópką taką, którą, która jest niewidoczna, ale wtedy wówczas faktycznie ona ma być niewidoczna, a nie że kawałek gdzieś z niej wystaje. Także to też jest warte zapamiętania. Albo decydujemy się, że nic nie widać, albo decydujemy się na skarpetę. Na jaką skarpetę? No to też jest różnie, w zależności od stylizacji. I do spódnic, i do spodni możemy postawić na takie w kolorze spodni, lub w kolorze spódnicy, możemy postawić w kolorze buta, a po prostu możemy dowolnie manewrować. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda na przykładowych stylizacjach, które mi się udało wygrzebać, właśnie z Pinteresta dla Was. Witam Cię już z mojego studia inspiracji. Przejdziemy sobie teraz przez graficzne zestawienia, które przygotowałam dla Ciebie z Pinteresta. Na początek no jak nosić mokasyny? Najprościej wybierz zestaw: jeansy plus koszula lub t-shirt lub bluzka plus marynarka. Jest to bardzo uniwersalne zestawienie, prosto można dopasować go do swojej sylwetki, jeżeli oczywiście decydujesz się na odpowiednie dla siebie kroje. Jeśli chodzi o spodnie, no to obecnie staraj się postawić na prostą nogawkę, najlepiej troszkę szerszą na dole, podobnie tak jak tutaj zaprezentowane na zdjęciach. Do wyboru oczywiście dla zmarzłych wersja ze skarpetką, Albo z gołą odkrytą kostką. Dalej, drugim ciekawym zestawieniem do mokasynów są garniturowe spodnie, połączone tutaj na pierwszym zdjęciu albo właśnie ze swetrem takim wkładanym przez głowę, włożonym do spodni, albo z marynarką. I tutaj Oczywiście mokasyny super pasują też do garniturów, czyli do takich całych zestawów. Teraz również do całych zestawów, łącznie z kamizelką, to będzie taki fajny podkręcający jeszcze stylizację dodatek. No i ciekawie prezentuje się z koszulą, z szaketem, taką z koszulą wierzchnią, albo po prostu tak jak na ostatnim zdjęciu, jest koszula, na którą na wierzch możemy narzucić tręcz, albo ramoneskę, albo inny troszkę cieplejszy płaszczek. Także to też są fajne zestawienia. No i mokasyny dają nam dobrą równowagę stylizacji z grubymi golfami, z kamizelkami. No chociaż tutaj są to wersje już takie typowo outdoorowe, no gdyż w biurze, no to ciężko by było w tej czarnej kamizelce wytrzymać. Może za ciepło, no ale pod spodem mamy koszulę, więc tutaj do pracy jak najbardziej taka stylizacja też się nadaje. Kolejna stylizacja również ciekawa to spodnie paperback i taki wyrazisty, kraciasty tręcz, czyli po zdjęciu tego tręcza też zostaje bardzo ciekawa stylizacja nadająca się do biura. Dalej, kolejna inspiracja to marynarki z dżinsami ze spodniami. I ostatnie ciekawe zestawienie takie z kolorowym płaszczem. Tutaj y, takie małe detale, na przykład jak apaszka, czy tutaj mamy ten pasek, taki dosyć wybijający się na pierwszy plan, y, biżuterię, no te skarpetki, to, to takie specyficzne podwinięcie tych, y, y, tych nogawek, no to y, tworzy nam taki bardzo y, przemyślany y, outfit, ale tak naprawdę jest on bardzo prosty, nieskomplikowany, y, także to też można ciekawie tutaj sobie zgrać. Y, idąc dalej, Mamy dwa zestawy ze spódnicą, e, nawet trzy. No i tutaj tak e, pierwszy z jeansówką, marynarką. E, widać, że też jest dopasowany e, tak pod względem stylu do tej kobiety. E, widać, że ona lubi po prostu ma te swoje wyróżniki już w e, stylu gdzieś tam opracowane, czyli tutaj będzie ten pasek, te skarpety i, i apaszka. I drugi natomiast to tutaj jest ta prosta dzieninowa sukienka, taka nałożona na koszulę. No, do pracy sugerowałabym dłuższą wersję, ale koncepcja tej stylizacji bardzo dobrze się nam sprawdzi również w sytuacjach takich biurowych. No i podobnie jak kolejny zestaw takiej prostej sukienki z kardiganem. Co dalej, co dalej, no tutaj mamy na koniec zostawione zestawienia z wiązanymi półbutami, no i tutaj przy wiązanych takich półbutach płaskich będziemy wyróżniać rzeczywiście oksfordki, jazzówki, nadmienię tylko, że tutaj stopień elegancji tych butów będzie wyższy, jeśli będą miały połysk oraz jeżeli będą miały wąskie sznurówki. No, i teraz tak, mamy tutaj zestawienie ze spódnicą, przepiękne połączenie kolorów, szaro, odcień szarości, tak naprawdę z bordem, przepiękna stylizacja, bardzo taka elegancka, ale mamy też i zestaw taki cały w czerni z golfem, z marynarką, z, i wówczas są czarne skarpety do czarnych butów i czarna torebka, czyli jest taki totalnie monochromatyczny look, jeansy zestawione z czarną skarpetą i z czarnymi mokasynami i te same buty bo to jest ta sama kobieta tutaj już w innym wydaniu w takim bardziej kobiecym z spódnicą plisowaną i tutaj jest albo powtórzona czarna skarpeta, czarny but albo na ostatnim zdjęciu właśnie ten, ten taki eukaliptusowy szaket i te eukaliptusowe skarpetki no bardzo fajny, bardzo ciekawy pomysł na stylizację Teraz mamy przegląd taki, co aktualnie znajduje się w sklepach, jeżeli chodzi o mokasyny, lordsy, lowfersy. Naprawdę jest bardzo dużo modeli do wyboru, także każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chodzi o trendy, no to bardziej idziemy w te kwadratowe noski, ale, ale każdy powinien wybrać tak naprawdę to, co, co dla niego jest najlepsze. No, i najwygodniejsze, oczywiście. Ceny są bardzo różne. Fajnie, jeżeli decydujecie się już na takie buty, to żeby one faktycznie były zrobione ze skóry, żeby po prostu wytrwały Wam kilka sezonów, bo tak naprawdę mokasyny to są buty uniwersalne. I ponadczasowe. Linki do tych wszystkich butów znajdziecie na blogu, także serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tego wpisu na blogu, do, do przeczytania też w wersji tekstowej, gdzie będą zamieszczone linki do poszczególnych modeli jeszcze kolorowe na sam koniec. Pamiętajmy, że mokasyny to nie tylko te zestawienia takie monochromatyczne, to nie tylko jest biel, czerń, beż, ale i tak samo możemy nosić się wedle swojego typu kolorystycznego, dopasowując do swoich stylizacji. Niebieskie, zielone, czerwone, bordowe. Naprawdę każdy kolor jest dostępny w sklepach, wystarczy tylko troszkę poszukać i więcej czasu spędzić nad tym. Przechodzimy do balerin balerinę, no to oczywiście buty, które się kocha albo się nienawidzi. Nosiła je Bridget Bardot, nosiła je Audrey Hepburn, księża Nada, Diana. Buty to są naprawdę z bogatą historią. Dzięki temu mamy tak naprawdę taką dużą różnorodność modeli obecnie w sklepie. Yy, baleriny teraz yy, już w sumie wiosną, a latem, ale teraz na jesień też jest taki bardzo gorący trend. Yy, ja się śmieję, że zaliczają swoją drugą młodość. Yy, są bardzo popularne. No dlaczego? No, przede wszystkim są wygodne. Yy, sprawdzają się do wielu, do wielu połączeń, yy, tak jak tutaj, yy, do szerokich spodni, do wąskich spodni, do tręcza, prawda, do dżinsów, do skórzanych spodni. Yy, dalej będą się sprawdzać nam do cygarni garetek tworząc właśnie takie stricte typowo biurowe luki fajnie wpisują się w styl francuski, romantyczny, klasyczny, casual. Naprawdę tych połączeń może być bardzo dużo. No i co? Ważne jest też to, że one fajnie właśnie sprawdzają się też do, suki do sukienek, do spódnic, również na te właśnie większe wyjścia. I co? Na jakie wtedy modele postawić? Najlepiej na takie klasyczne, skórzane, eleganckie, proste. Lub właśnie w takim stylu manoloblanika z ozdobną klamrą wysadzaną kryształkami swarowskiego. Także tutaj właśnie do sukienki takiej bieliźnianej mamy fajnie dobrane te czarne płaskie buciki. Czy tutaj już do tej takiej bardziej, no to już jest taka na wieczorowe gdzieś wyjście sukienka z tym biżuterią, bardzo taki elegancki look. Oczywiście nie każdy musi nie się to musi podobać, natomiast jest zawsze taka alternatywa. No i tutaj taki francuski luczek z spódnicą satynowaną i z kardiganem i właśnie te buciki takie ala Także właśnie tutaj i mamy też do dopasowanych bardziej takich sukienek z kołnierzykiem albo do plisowanej spódnicy, do spódnicy do kolana, do spódnicy prawie do kostek. Także tutaj w zależności od sylwetki będziemy je różnie stylizować. No i mamy właśnie takie te ozdobne wersje, które będą się nadawały do takich właśnie większych wyjść i będą nadawały takiej większej elegancji całemu lukowi, całej stylizacji. Kolejny model wśród balerin, który już od lat jest bardzo popularny to oczywiście te z czarnym noskiem, które zostały wypromowane przez Dom Mody Chanel. No i tutaj uwielbiają je dziewczyny, które stosują styl minimalistyczny, które ubierają się w sposób klasyczny. Także dużo tych stylizacji z takimi butami, ale nie tylko oczywiście w formie balerin. Znajdziemy na Pinterestie właśnie dopasowane do cygaretek, do szerokich spodni, do spódnicy, do sukienki, takiej koszulowej też bardzo fajna alternatywa do biura czy do dżinsów jeżeli chodzi o właśnie ten model obuwia, to jest kolejny hit na ten sezon i Mary Jane, no z pewnością nieraz widziałaś buty Mary Jane gdzieś tam w sklepie czy na różnych stylizacjach, być może sama jesteś ich posiadaczką, a być może po prostu dotąd nie znałaś tej nazwy, no to przede wszystkim to są buty wykonane z, klasycznie, to są ze skóry takiej lakierowanej, zapinane na jeden bądź dwa paski i teraz tak. Pierwotnie oczywiście były na cienkiej podeszwie i na niskim obcasie, no ale oczywiście ten model był modyfikowany przez wiele lat, więc teraz występują w różnych formach. Na obcasie czołęka takie alamo kaseny, także tutaj będzie dużo. Tego teraz, no ale my skupiamy się właśnie na tych takich płaskich, płaskich formach. No i co? I one też właśnie super sprawdzają się, zarówno do spodni, jak i do spódnicy. Tylko, że one właśnie przez tą formę lakierowaną, przez te paseczki, mają troszkę wyższy stopień formalności. I. Oczywiście będą też modele dostępne zemszowe, ze skóry niepołyskującej, no to tutaj już każdemu wedle uznania, natomiast fajnie się właśnie wpisują, no tylko trzeba uważać, jeżeli chodzi o, o dobór do, do sylwetki. Jeżeli chodzi o przegląd butów, które aktualnie znajdują się w sklepach, no to pierwsza, pierwsza, pierwszy slajd jest poświęcony takim klasycznym, typowym, i tutaj akurat w tym przypadku czarnych, czarnym balerinom, mamy polskie marki, mamy sieciówki i tutaj te zary na ostatnim miejscu, one są jeszcze w fuksjowym kolorze, Dalej mamy takie już bardziej ozdobne buty, czy to właśnie z tą ozdobną klamrą, takie Alamon Manolo loblanik, czy właśnie Mary Jane, czy. Gdzieś z takim pobłyskiem, także to też są właśnie buty te z cykinami, z cyrkoniami, gdzie nadają się na bardziej wieczorne, elegantsze wyjścia do spódnicy czy do sukienki. I tutaj mamy jeszcze takie ala szanelki z ryłko i Mary Jane z bałaganu i z Wagabondu. Hmm. I oczywiście na sam koniec kolorowe wersje, których też jest bardzo dużo. Co prawda, więcej ich jest zazwyczaj wiosną, ale i jesienią też znajdzie się kilka modeli dla, dla siebie w danym wybranym kolorze. Brązowe, zielone, żółte, czerwone, bordowe. Naprawdę jest tego bardzo dużo, wystarczy troszkę tylko poszukać. But, linki do tych butów również znajdziecie w blogu. Ok, przyszedł czas na podsumowanie. No i teraz tak. Czy mokasyny, czy lowfersy? No ja nie rozstrzygnę tego za ciebie. To jest Twoja decyzja i Twój ostateczny wybór. Pamiętaj, że te baleriny będą się nam bardziej wpisywały w styl paryski, taki subtelny, romantyczny, natomiast loafersy, mokasyny, swoją ciężkością będą nadawały trochę takiego męskiego looku, męskiego sznitu w Twoich stylizacjach. W płaskie buty na pewno warto zainwestować. Na jesień, na zimę. Myślę, że każda kobieta w swojej szafie powinna właśnie jedną parę chociaż płaskich butów mieć. I właśnie, jeżeli jesteś zainteresowana też tym, jak powinna wyglądać taka szafa kapsułowa, to zapraszam Cię serdecznie na webinar szafa kapsułowa. Mamy teraz nową edycję, nową edycję Jesień zima 2022-2023, gdzie Ola opowiada. O tym, jak zbudować szafę kapsułową, a dodatkowo znajdziesz mnóstwo inspiracji, mnóstwo stworzonych szaf dla typów sylwetek, dla typów kolorystycznych z aktywnymi linkami. Także zapraszam Cię serdecznie do zakupu webinaru. I ostatnie moje zdanie: wybieraj buty takie. Które wiesz, że będą dobre dla Ciebie, do Twojego typu kolorystycznego, będą dobre dla Twojej selwetki, do trybu, który prowadzisz, no i przede wszystkim będą zgrywały się z Twoimi ubraniami. Samych trafnych wyborów zakupowych Ci życzę, trzymaj się ciepło.